Urząd Marszałkowski wdrożył zasady bezpieczeństwa pracy zalecone przez główny inspektorat sanitarny. Działania te mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Większa część pracowników pracuje zdalnie, realizuje swoje zadania, natomiast te osoby, które muszą być na miejscu, bo pracują z dokumentami, one mają zapewnione względy bezpieczeństwa. Tutaj od wczoraj obowiązują nowe regulacje, to znaczy między poszczególnymi osobami na w stanowiskach pracy musi być wyznaczona odległość minimum półtora metra. W Urzędzie Marszałkowskim staramy się, by te rygory były bardzo y, dobrze i solidnie wprowadzane. Dla osób chcących załatwić swoje sprawy w Urzędzie Marszałkowskim, przygotowano bezpieczną formę kontaktu. Dziennik podawczy i przyjmowanie stron w Urzędzie zostało zawieszone. Każdy mieszkaniec ma możliwość oczywiście załatwiania swoich spraw drogą elektroniczną, telefoniczną, natomiast również w wyjątkowych przypadkach uruchomiony został specjalny punkt przyjmowania pism na ulicy Rosławiskiej 56 w Krakowie. Tam każdy chętny mieszkaniec, który ma potrzebę pilną zostawić dokumenty, może je złożyć do specjalnej urny. Dodajmy, że urzędnicy zostali wyposażeni w środki dezynfekcyjne, między innymi poprzez instalację dozowników z płynem antybakteryjnym wewnątrz budynku. Dodatkowo zostały zawieszone w toaletach szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo myć ręce.